10 listopada 2020 roku. Piotr z tej strony się kłania. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Rentowności w Stanach Zjednoczonych zbliżyły się do 1% w dniu wczorajszym, 0,96-0,97 prawie w okolicach szczytu. Rozmawialiśmy sobie o tym, że z perspektywy techniki nieudany atak na tą linię, piątkowe zamknięcie sugeruje możliwość osiągnięcia nowych maksów, że rzeczywiście do tego doszło. Pytanie za milion dolarów, co dalej, jeśli chodzi o kwestie związane z rentownościami. Być może tego typu kanał i poruszanie się wewnątrz na ten moment będzie miało miejsce. Z czego wynika kwestia wzrostu rentowności poza wykresem ewentualnie? No, dostaliśmy dobrą informację z Pfizera odnośnie szczepionki. Jeśli weźmiemy teraz taką spiskową teorię dziejów, to wzrosty na ryzyku podczas sesji azjatyckiej zaraz po otwarciu rynku w dniu wczorajszym, zawsze ktoś jest lepiej poinformowany, tak by można było sobie to ogarnąć w ten sposób. W ciągu dnia zyskujące rentowności przełożyły się na bardzo negatywny sentyment, jeśli chodzi o indeks Nasdaq i złoto, i o tym sobie w dniu dzisiejszym powiemy. Zanim to jeszcze kwestia kalendarza. Jesteśmy po danych dotyczących inflacji po stronie konsumentów i producentów z Chin. W obu przypadkach odczyty słabsze. Jesteśmy po danych z Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o rynek pracy, zarobki 1,3 wobec 1% oczekiwań, to tutaj lepiej ten funt rzeczywiście reagował. Stopa bezrobocia pogorszyła się i produkcja przemysłowa we Francji lepsza od oczekiwań. Przed nami zew z Niemiec podczas sesji w Europie, natomiast druga część sesji w Nowym Jorku będzie bardzo, bardzo ciekawa z perspektywy aukcji amerykańskich dziesięciolatków. Dopóki jesteśmy pod poziomem 1 i 1,25, analitycy sugerują, że Fed ma szansę kontrolować rentowności, w związku z czym warto pamiętać o psychologicznym poziomie 1 i ewentualnie wzrosta w kierunku 1,25, jak to się będzie przekładało. Oczywiście rentowności, to o czym żeśmy mówili w dniu wczorajszym, że warto obserwować, że mogą się przełożyć na dolara, oczywiście na tego dolara się przełożyły najmocniej w notowaniach z jenem. Natomiast my zaczynamy od ETK-a. I jeśli pamiętacie, o tym też rozmawialiśmy, gratulacje dla tych, którym się ewentualnie udało odrzucenie na górnym ograniczeniu konsolidacji, czyli na ten moment można powiedzieć, że mieliśmy stopy do spodu, teraz mieliśmy stopy do góry w ramach tego, co widzimy w ramach zmienności na ETK-u. W związku z czym to odrzucenie sugeruje, że ta góra w okolicach 1,19, 1,1940 w dalszym ciągu jest aktywna. Ja już teraz nie będę rozwodził się nad tym, jak można było pod tego ETK-a w dniu wczorajszym podchodzić. Pewnie zrobimy sobie, jeśli pozwoli czas, w któryś weekend case study. A jeśli nie, sami możecie sobie przeanalizować wydarzenia, które miały miejsce. A wszystko, przypominam, wszystko zaczęło się od momentu wybicia tego ruchu, jeśli chodzi o noc wyborczą i odmierzenia do góry. Jedna z możliwości podejścia pod krótkie na ETK-u, biorąc pod uwagę górne ograniczenie konsolidacji. Natomiast to jest historia i o tym zapominamy. Co dalej w takim razie? No, mnie osobiście podoba się tutaj kilka rzeczy i od razu widać z perspektywy wyższego horyzontu czasowego, co ma szansę działać jako podaż. Najpierw okolice zbliżone do 18,60, później kwestia górnego swingu, okolice zbliżone do 18,90-19 z perspektywy wykresu dziennego. Kwestia poziomu związanych z 17,60 zaraz będzie widoczna na godzinowym, czyli 50% tej konsolidacji jako ewentualnie miejsce związane z popytem. No to zejdźmy sobie na ten niższy horyzont czasowy na ETK-u, zobaczmy, jak to wygląda i z czym to można zjeść. Nietestowany poziom, o którym rozmawialiśmy w momencie, kiedy doszło do wybicia górą, i to jest potencjalny zakres cenowy. Ja wiem, że co niektórzy mogą tutaj z perspektywy wykresu godzinowego próbować szukać rozwiązań z czymś, co może przypominać ewentualnie głowę z ramionami. Natomiast
Jeśli ten poziom ma działać jako popyt, no to tutaj może to być kwestia pułapki i na to warto zwrócić uwagę i o tym warto pamiętać. Dwa poziomy, które mnie interesują z perspektywy krótkich pozycji, to ewentualny over-under w nawiązaniu do tego, co widzimy z lewej strony, czyli wspomniane wcześniej również dziennego 18.60, które zostało złamane, w związku z czym tego typu podbicie w ramach flagi, w ramach jakiejkolwiek manipulacji w związku z maksami, jeśli chodzi o sesję azjatycką, to będzie podejście numer jeden z pierwszym celem właśnie w okolicach 17.60. A druga kwestia to dokończenie biznesu, widoczne zarówno na dziennym, jak i tutaj z perspektywy intraday pomiędzy 18.95 i 19.10, jeśli chodzi o ETK-a. I zwłaszcza jeśli spróbujemy sobie najprościej, o czym ja zawsze mówię, że najprostsze rozwiązania są najlepsze, jeśli sobie zmierzymy 1:1, a wiemy, co może być teoretycznym celem, to jak wysoko możemy podbić, żeby druga jedynka sięgnęła tego, no to jak zrobimy sobie w ten sposób 1:1, to wychodzi nam, że poziomy propodażowe, o których rozmawialiśmy, jak najbardziej mają rację bytu. Z perspektywy popytu, a jeśli tutaj będzie konsolidacja w okolicach 17.60, 17.30, to jest ewentualna próba podejścia pod longi. Tak wyglądają dwie strony medalu, jeśli chodzi o euro-dolara. Dolar z jenem, o sytuacji, z którą mamy do czynienia, żeśmy rozmawiali w dniu wczorajszym, szybki update, bardzo mocny dzień, ale zobaczcie, gdzie zatrzymaliśmy się. Górny cień w dniu wczorajszym w ramach zielonej linii, jeśli chodzi o spadek, to jest ta zielona linia. Być może, że odrobinę dokładniejsze tutaj możemy zrobić. W związku z czym zatrzymanie na tych poziomach nie powinno nikogo dziwić. A zyskujące rentowności, ten dolar z jenem w dalszym ciągu ma szansę na kontynuację wzrostów. A jeśli rzeczywiście będziemy świadkami próby osiągnięcia wyższych poziomów 106,40, 106,60 może być kolejnym. To, co mnie interesuje, to kombinacja, jeśli chodzi o środowe zachowanie i czwartkowy spadek, ostatnie miejsce słabości, okolice 104,50 czy tuż pod 104,50 jako ewentualne cofnięcie, próba podejścia pod longi z celem w okolicach 106,40, 106,60. Drugie miejsce, jeśli chodzi o podejście, to piątkowe maksy. W obydwu przypadkach te przykłady omawialiśmy w dniu wczorajszym. Podaż, o której mówiliśmy, w rejonie 104,25 nie wytrzymała presji. Kolejna podaż właśnie zbliżona do 106,40, 106,60. Tak bym widział kwestie związane z dolarem z jenem. USD CAD. Bardzo ciekawa sytuacja w dniu wczorajszym z perspektywy wykresu dziennego. Bardzo mocno poszukane stopy pod poziomem 1,30, ale tylko po to, żeby zakończyć dzień dolnym cieniem i zakończyć dzień powyżej 1,30. Delikatnie, ale jest. W związku z tym, schodząc na niższy horyzont czasowy, testujemy na chwilę obecną podaż wynikającą z dnia wczorajszego. Natomiast biorąc pod uwagę, jak my wyglądaliśmy do końca dnia, być może, że jest to właśnie kwestia manipulacji. Oczywiście kwestia manipulacji będzie miała miejsce w momencie wybicia tej podaży, retestu, i to będzie ewentualnie podejście pod longi. Na ten moment, przypominam, dopóki nie wybiliśmy tych poziomów, kontynuacja do spodu jak najbardziej może mieć miejsce. Dokończenie biznesu, jeśli chodzi o dolny swing, w okolicach 29,40 teoretycznie by mogło mieć miejsce. Ze względu na sytuację, z którą mamy na dolarze w chwili obecnej, te shorty tutaj nie do końca mnie interesują. Cierpliwość, zobaczymy, czy wybijemy te maksy i czy ewentualnie będzie szansa na podejście pod longi, bo tego typu rozwiązanie, oczywiście jeśli sobie odmierzymy z niewielkim stop lossem, daje nam szansę na próbę powrotu w rejon 31,40, 31,50. I złoto na koniec.
rzućmy okiem na złoto. Wspominałem o tym, że dopóki poniżej 19,52 tysiące, to ja raczej widzę niższe poziomy. Biorąc pod uwagę wczorajsze zachowanie na złocie, wygląda na to, że szanse na 17,50 jak najbardziej, 1750 jak najbardziej w zasięgu. W związku z czym z perspektywy wykresu dziennego kombinacja, czwartkowa próba wybicia i te minima tutaj w okolicach tych powyżej 1900 plus ewentualnie próba budowy górnego swingu, chociaż tego bym się tutaj nie spodziewał, 1930 być może jako próba podejścia pod krótkie pozycje i ewentualnie cofnięcie w rejon 1750 jako pierwszy cel na złocie. Z perspektywy wykresu intraday pewne rzeczy będą lepiej widoczne. Zejdźmy sobie na wykres godzinowy. Kwestia takiego mozolnego wspinania się tutaj, ewentualnie to, o czym wspomniałem, okolice 19,7. Nie sądzę, żebyśmy dużo wyżej, natomiast gdybyśmy chcieli zamknąć na 19,37 lukę pomiędzy tą świeczką i tą świeczką, to byłoby, sytuacja byłaby idealnie, cały ten przedział tutaj to jest potencjalna strefa podażowa. To jest także okolice 50+% zmienności z dnia wczorajszego, jak najbardziej naturalne możliwości podbicia, zwłaszcza że spodziewam się, że przed aukcją w Stanach Zjednoczonych, przypominam raz jeszcze, o tym mówiłem przed chwilą na bazie kalendarza, w dniu dzisiejszym 19.01 wyniki aukcji, być może do aukcji będziemy świadkami lekkiego cofnięcia na rentownościach, być może lekkiego cofnięcia na dolarze, czyli próby podbicia na przykład na złocie. Nie dajcie się załapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.